Cześć Karola. Cześć. Piąteczka, słuchaj, obserwuję cię od zawsze. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, pewnie nie pamiętasz, bo to się przewija przez milion różnych osób u ciebie, ale byłam kiedyś z pieskiem na STW, miałam takiego fajnego maltańczyka i miałaś wtedy wywiad do jakiejś telewizji, nie pamiętam jakiej, ale na Telebimach stałaś z moim psem, takim malutkim szczeniaczkiem i robili z tobą wywiad. Pamiętasz to? Wiesz co, nie pamiętam, ale to jest bardzo prawdopodobne, bo faktycznie, jeżeli chodzi o pieski, to ja wszystkie muszę łapać, wymiziać, wycałować, więc... Jak cię zobaczyłam teraz z tym pieskiem, jak się wabi? Korba. To jest twój piesek? To jest mój piesek. Cześć Korba. Bardzo w ogóle fajna nazwa. Mój kolega miał psa, który się nazywał Dyfer. Tak, myśmy się zastanawiali się jeszcze nad nazwą Panewka, ale zbyt delikatna jest Panewka, a Korba jest takie konkretne. Tak, pasuje. I jak właśnie zobaczyłam, że stoisz z tym pieskiem i robisz sobie z kimś zdjęcia, mówię, to jest idealne to ujęcie wtedy, złote ujęcie, które widziałam. To było chyba 7 lat temu. No być może, bo to tak dużo się działo, tak jak mówię, tych psów to ja ludziom pozabierałam multum, dlatego teraz postanowiłam mieć swojego, żebym nie molestowała innych. A jak on reaguje w ogóle na hałas i całą tą resztę? Bo teraz jest cicho, ale jutro będziemy jeździć, będzie głośno, jak on reaguje? I to jest super, to jest ona przede wszystkim, dziewczynka. Tak, i to jest, ona jest młodziuteńka, bo ona ma 9 miesięcy, ale od samego początku, kiedy ją wzięliśmy, a miała 2 miesiące, kiedy ją zaadoptowaliśmy, to ona, przyzwyczajaliśmy ją do hałasu, żeby czuła się komfortowo, tak? Mhm. To nie jest tak, że ją zabraliśmy na głęboką wodę, tylko rzeczywiście stopniowo sprawdzaliśmy, jak ona się czuje. Oczywiście mam też słuchawki dla niej na jutro. Super. Mam maty chłodzące, więc jesteśmy w pełni wyposażone. Mamy basen. To przyda się, na pewno. Mamy baseny, mamy maty, mamy słuchawki, więc faktycznie jesteśmy przyzwyczajeni, ale też przygotowani, ale ona bardzo dobrze to znosi. Ona z nami jeździ po wszystkich imprezach, już była na Mistrzostwach Polski, była na różnych eventach motoryzacyjnych, była na targach, na przykład w Poznaniu, w Lublinie. Więc słuchajcie, 100 tysięcy ludzi i Korba. I naprawdę ona jest fenomenalna, bo rzeczywiście jest bardzo proludzka, bardzo taka spokojna, jeżeli chodzi o wszelkie jakieś strzały, dźwięki głośne i tak dalej. Więc tak, bardzo, bardzo fajnie to znosi, co mnie bardzo cieszy, bo takie było założenie od samego początku. Chcieliśmy, żeby piesek, którego zaadoptujemy, był z nami później cały czas. Mamy w domku jeszcze dwa seniory. Tak, mamy takie dwa seniorki, 16, 15 i 16 lat. Trochę pożyły. Troszeczkę pożyły i mam nadzieję, że jeszcze będą żyły długo. Jak najdłużej, oczywiście, jak najdłużej. Bo to moje dzieci. Natomiast one nie są do tego przyzwyczajone. Tequila, która jest tam stawką, bardzo źle znosi hałas i zawsze bardzo ubolewałam, że jak gdziekolwiek jeździłam, to nie mogłam je zabierać. I bardzo tęskniłam za nimi, dlatego stwierdziłam, że piesek, którego zaadoptujemy następny, musimy go przyzwyczaić do tego, żeby on był z nami cały czas i to było nasze takie marzenie, zresztą tutaj z Mariuszem, moim mężczyzną, partnerem, szefem teamu, wielokrotnie powtarzaliśmy, mówiliśmy, zobacz, tak fajnie by było, jakby ten piesek z nami jechał i tutaj był pomiędzy nami i teraz ona jest pomiędzy nami, stoi, patrzy i mówi, patrz, o tym marzyliśmy. Ja patrzę, jak ty opowiadasz i widzę, jak ty się cieszysz i z jaką pasją to o tym piesku opowiadasz, on jest taki potulny, to jest bardzo przyjemnie się tego słucha. To jest niesamowite, że ty mówisz o piesku i jest po prostu miłość w twoich oczach tego psa. Jest, jesteśmy absolutnie obydwoje, mamy maksymalnego fioła na jej punkcie. Jest ona perfekcyjna, perfekcyjna. Jako mały szczeniak nic nie zniszczyła, bardzo łatwo się uczy, chodzi bez smyczy, bardzo fajnie się pilnuje. Jest rewelacja, bardzo zawsze wszędzie zachowuje czystość. Jest perfekcyjna też o tyle, że wie gdzie i jak się zachować. Nigdy jej tego nie uczyliśmy, ja nie wiem skąd na to wie, ale rzeczywiście jest tak, że jak przyjeżdżamy na jakąś konferencję, to tak jak przed tą konferencją się bawi, wygłupia, skacze i biega, tak wchodzi na konferencję, ja staję na scenie, ona kładzie się u moich nóg i śpi. To jest super. To jest bardzo fajnie. Zdjęcia, mam dowód, jest to po prostu coś niezwykłego, absolutnie zakochuję wszystkich. Na wszystkich konferencjach to oczywiście ona, się śmiałam, że nie sądziłam, że mój pies mnie zdetronizuje, ale jest absolutną gwiazdą. Więc rzeczywiście jest, no jesteśmy bardzo w niej zakochani. Nie no, masz na to dowód dzisiaj, bo ja cię tylko zobaczyłam z nią na rękach i od razu przybiegłam tutaj, tak. Nie mogłam się oprzeć. Ale słuchaj, bo zaczęliśmy od pieska, a ja mam do ciebie takie pytanie, bo ja zbudowałam teraz auto od zera, swoją miatkę. No tak, my się widujemy na Japfestach już jakiś czas. Ja wydachowałam w ogóle miatką 2 lata temu i odbudowałam ją od zera. I chciałabym w tym roku, może mi się uda, w Drift Open wystartować na Słomczynie. I w przyszłym roku w ogóle chcę zacząć jeździć w zawodach. I auto, jak odbudowaliśmy samochód, to był budowany pod zawody. Bo to było zawsze moje marzenie. Jak pierwszy raz pojechałam na STW i w ogóle Stevie'ego Czarzastego zobaczyłam, jak jeździ. I w ogóle cała moja przygoda się od Bartka zaczęła, od Stałowskiego. I to jest w ogóle... To
jest niesamowite. Chciałam się ciebie zapytać, jakie masz tipy dla dziewczyn, w ogóle dla ludzi, jak zacząć startować w zawodach, czego się bać, czego się nie bać, co robić, jak sobie radzić ze stresem, bo byliśmy ostatnio w Japonii i Goble, na pewno kojarzysz wujka Goble, Tomasza Piecucha, na 100%. Kiwnij głową, że tak, do kamery. Tak, tak, Chodzi o to, że chłopak, ale Bednar raz pierwszy się przyszedł. Tak, no to wujek tak, Bednar, pozdrawiamy wujka tak, Bednara. Pojechaliśmy z chłopakami do Japonii i chłopaki jeżdżą dobrze. Znasz chłopaków, no tak, dobrze jeżdżą, no tak, jakby to super, są super kierowcy. Absolutnie. I nagle były zawody i się okazało, że chłopaki nie potrafią jeździć. Tak, tak, to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Z Pelikanem rozmawialiśmy na ten temat, że wielokrotnie widziałam, jak świetni zawodnicy, świetni kierowcy przede wszystkim, właśnie jeszcze nie zawodnicy, przyjeżdżali na zawody i zachowywali się, jakby pierwszy raz wsiedli w samochód. Faktycznie ten stres czasami paraliżuje, więc ja wielokrotnie powtarzam, żeby przede wszystkim przyjeżdżając na takie zawody, nie zakładać, że wygrasz. Jak wygrasz, super. Takie rzeczy też się zdarzały, ale przede wszystkim baw się tym. Przede wszystkim poznaj zasady, poznaj ludzi, wyluzuj, niczego od siebie nie oczekuj, nie przejmuj się hejtem, nie przejmuj się komentarzami. To ty jesteś tam i to ty walczyłaś o to i ty zbierałaś ten budżet i się tam pojawiłaś i to jest, zrobiłaś więcej niż 90% ludzi, którzy siedzą i klepią w klawiatury albo hejtują. Natomiast przede wszystkim to zrobiłaś bardzo dużo i jak tylko przyjdziesz na te zawody, to pomyśl o tym, osiągnęłaś już sukces, bo jesteś tam. A reszta to jest tylko dodatek, to jest tylko coś on top, więc ciesz się, wyluzuj, pytaj, korzystaj z tego, że są zawodnicy i delektuj się to swoją przygodą, którą mam nadzieję, że rozpoczniesz w zawodach, bo nawet nie wiesz, jak bardzo się ucieszyłam, jak bardzo mi zakuło w serduszku, ale tak pozytywnie, kiedy powiedziałaś, że chcesz przyjechać na te zawody, że chcesz startować. Ja bardzo staram się zmotywować dziewczyny, żeby jeździły. Jest dużo dziewczyn, słuchajcie, prawie ponad 30 albo nawet 40 dziewczyn w Polsce, które jeździ, które driftuje. To świetnie było widać, jak w tym roku motofredka Kamila Pałka zrobiła Girl Drift Camp w maju i przyjechały tylko i wyłącznie dziewczyny na trening. No jeszcze niestety moje auto nie jeździło, więc nie miałam czym przyjechać, ale widziałam, że to było fajna przygoda. To zobacz, tyle było tam babeczek, a ty, która też jeździ, nie byłaś. I parę innych dziewczyn, które znam, nie było. Czyli tych dziewczyn naprawdę jest sporo, ale potem jak przychodzi co do czego, jak przychodzą zawody, to tych dziewczyn nie ma, tak? Są 3-4 dziewczyny na krzyż, więc bardzo się cieszę, że kolejne dziewczyny przełamują, bo uważam, że to jest piękne, że my dziewczyny naprawdę potrafimy świetnie jeździć. Oczywiście jesteśmy narażone też na większą krytykę, obserwacje, ataki. Oczywiście jak panom coś nie wyjdzie, to po prostu im się... To im nie wyszło. To najczęściej pewnie sprzęt zawalił. Tak. Natomiast jak nam nie wyszło, no to jeszcze się powinniśmy dużo nauczyć. Tak. Ale ja też się z tym wiele spotykam, bo na pewno ty też tak masz, że mówią, że jak dziewczyna, to jest łatwiej. Tak. A ja czuję, że wcale nie jest łatwiej, że jak dziewczyna, bo oni nas oceniają, a jak na dziewczynę to dobrze. A ja nie chcę być oceniana jak na dziewczynę to dobrze, tylko chcę być oceniana jako kierowca. Zawodnik. Tak, absolutnie, jako zawodnik. Poza tym nie jest łatwiej, bo tak jak mówię, jest łatwiej na pewno nawiązać relacje. I w momencie, kiedy dobrze jeździsz, to też fajnie, bo ludzie cię obserwują, bo kibicują. Jest dużo dziewczyn, które kibicuje i wspiera kobiety. I to jest super. Natomiast jeśli ci się podwinie noga, to jest momentalnie, to nie przechodzi bez echa. To momentalnie odbija się szerokim echem i to o wiele większym niż te twoje sukcesy. Dlatego nie jest łatwiej. Tak samo dużo osób mi mówiło, a ze sponsorami ty masz łatwiej. Nieprawda. Ja zawsze też powtarzałam, mówię, słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś właścicielem dużej firmy i przychodzi do ciebie chłopak i dziewczyna bez żadnego doświadczenia, bez umiejętności. Obydwoje mówią, chcę jeździć, chcę walczyć w zawodach. Komu zaufasz? Naturalnie gdzieś zaufasz jednak facetowi, który ma więcej testosteronu, więcej adrenaliny, co nie zmienia faktu, że później dziewczyny pokazują, że one tak samo na równi potrafią walczyć z facetami, mają, jak już się wejdą w to, jak wciągną się w ten cały sport, to mają o wiele więcej determinacji i cierpliwości niż mężczyźni. Natomiast no, gorzej się ufa kobietom, dlatego nie mamy wcale łatwo, ale jak już wejdziemy, jak już walczymy, to absolutnie pokazujemy, że no, nie jesteśmy łatwe do pokonania, nie tylko na torze, ale też później w warsztacie, w biznesie i w wielu innych miejscach. Więc absolutnie namawiam wszystkie dziewczyny, żeby walczyły o swoje marzenia, żeby robiły to, co kochają, nie przejmowały się tym, co inni mówią, po prostu róbcie to i bądźcie szczęśliwe.
Tak, nie rezygnujcie dziewczyny z marzeń i najważniejsze, żeby nie odpuszczać. Bardzo Ci dziękujemy. Ja bardzo też. Miło było z Tobą porozmawiać. Bardzo, bardzo. Papa Korba, widzimy się jutro. O, ona lubi samochody, widać, widać. Dzięki bardzo. Dziękuję.